Tak jest. I zaraz przed wami, tutaj na tej scenie Regionalnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego, zagoszczą najlepsi sportowcy gminy Brzesko. Przed państwem Wojciech Wojdak i Marcin Kacer! Jakie są twoje początki kariery w Brzesku Pływackim? Jak to się w ogóle zaczęło? Zaczęło się wszystko w Brzesku. Trener mnie zauważył we mnie talent. I, no i to już jakoś poszło. Trening za treningami. Już po pierwszym roku treningu zdobyłem pierwsze juniorskie 2 złote medale, które najbardziej pamiętam, bo to były najważniejsze nasze chwile, najlepsze początki. No, z mojej strony raczej nie ma się czego obawiać, ponieważ ja zawsze chciałem trenować w mniejszych miastach. Nie lubię trenować jakby z dużą ilością zawodników. Miałem tą okazję trenować w Oświęcimiu, tam były bardzo duże grupy. Trenerzy podchodzili, no nie tak indywidualnie, jak do mniejszych grup. No i ciężko wybić się z tych wszystkich zawodników. Czyli Wojtek, przepraszam, czyli Brzesko jest najlepszą kuźną kadrą. Wojtek, dziękujemy ci bardzo. Panie Marcinie, jak to się stało, że... bo pochodzi pan z rodziny z tradycjami pływackimi, prawda? Tak. Ojciec, bracia, ale z Tarnowa. I jak to się stało, że pan wybrał Brzesko? Pamiętam dokładnie, jak to było, ale bardzo się cieszę, że tutaj trafiłem. Bardzo mi się podoba to miasto, mieszkańcy są super i bardzo dużo uzdolnionej młodzieży. No przepraszam, jeszcze... ja ci muszę przerwać. Popatrz, tarnowianin z urodzenia i mówi, że mieszkańcy super, miasto super. Dziękujemy ci, Marcinku, jesteś wspaniały. W Brzesku jest bardzo dużo takich fajnych dzieciaków, którzy super sobie radzą i mają potencjał i jak tylko będą chciały, to na pewno daleko zajdą. Bardzo serdecznie gratulujemy naszym mistrzom, gratulujemy Wojtkowi tego znakomitego sukcesu, gratulujemy trenerowi. Jak rok temu był brązowy medal, teraz był srebrny i tu Krzysiek bardzo godne przygotowanie przygotował, powitanie przygotował. Właśnie gratulujemy i Wojciechowi i panu Marcinowi tego znakomitego sukcesu. Cieszymy się z tego, że dobrze się w Brzesku czujecie. Jest mi też miło, że przybyli rodzice Wojtka, że jest menadżer Wojtka, że są radni, że są mieszkańcy. Wszystkiego dobrego i my również chcemy takie gratulacje złożyć, żeby Wojtek się tutaj dobrze czuł, żeby się dalej rozwijał razem z trenerem. Panie burmistrzu, zanim jeszcze pan wręczy te piękne, bo tam wiem, że coś jest niespodzianka jest w tych całych okładkach, to zapraszamy na scenę rodziców Wojtka, panią Agnieszkę i Jacka Wojdaków oraz menadżerkę, powodzę dla panią menadżerkę, panią Katarzynę Kurę. Zapraszam. Pierwsze gratulacje dla Wojtka, panie burmistrzu. Zapraszamy. Panie burmistrzu, daję mikrofon, bo pan wygląda zakomunikowany miło. Ja również chciałem wręczyć Wojtkowi nagrodę w wysokości 5000 zł. Dla pana Marcina będzie nagroda rzeczowa. Szanowni Państwo,
Szanowni nasi sportowcy, ja zwracam się i do Wojtka, i do Marcina za jednym razem. Gratuluję Wam tego wielkiego sukcesu, tego wicemistrzostwa świata na 800 metrów na długim basenie. Zawsze Was wierzyłem, muszę powiedzieć, i wiedziałem, że to kiedyś musi przyjść, choć myślałem, że troszkę czasem wcześniej, ale długodystansowiec rozwija się, jak to mówi, dłużej, więc wiek Wojtka dopiero na olimpiadę będzie chyba najbardziej właściwy. Także liczymy na dalsze sukcesy. I oto właśnie specjalne nagrody dla naszych dwóch wspaniałych sportowców, bo pan Marcin to też przecież sportowiec. Mnie tak zastanawia, jeśli mogę w tle zapytać, bo tak liczę. Szanowny panie dyrektorze, szanowny panie burmistrzu i wy, drodzy państwo, jest mi serdecznie miło, że zorganizowali państwo to spotkanie. Cieszę się, że mamy tu w Brzesku tak wielu kibiców pływania. Zawodowe pływanie jest ciężkim sportem i wymaga poświęcenia. Ku końcowi proszę o ogromne uznanie dla pana burmistrza Grzegorza Wawryki oraz dyrektora klubu sportowego Bosir Brzesko, pana Marka Dadeja. Dziękuję, że we wrześniu 2016 roku zostałem przyjęty do klubu i zawsze mogłem liczyć na państwa pomoc. Wróciłem ze szkoły w Oświęcimiu i zostałem ciepło przyjęty od samego początku. Bardzo chciałem trenować w Brzesku z dala od wielkiego miasta, dlatego dziękuję. Nie ma w Polsce możliwości zawodowego trenowania bez środków finansowych i dobrej woli ludzi, którzy chcą pomagać i burzą bariery w sporcie. Bez przedsiębiorców, którzy potrafią się dzielić i wspierają w sport. Chciałbym z całego serca podziękować sponsorom, którzy wspierali moje treningi, zwłaszcza firmie Campag, Aquasport, Granit oraz Centrum Motoryzacji Państwa Czyżycki. Drodzy państwo, od września z pełną motywacją wracam do treningu na krótkim basenie w Brzesku i kierując się słowami naszego papieża, musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali. I to właśnie zamierzam zrobić. Dziękuję wszystkim za przybycie. Wojciech Wojtak, Marcin Kater. Dziękuję.